Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Secret Agent Clank na PSP. Na początek oczywiście jak zawsze synchronizacja dół, góra. Będziemy dzisiaj grać i będziemy dzisiaj najprawdopodobniej przechodzić już na 100%. Tak wiem, że miał być przed finałem. Dodatkowy odcinek, ja stwierdziłem, że zrobię go po finale. I to jest bardzo ciekawa mechanika w tym poziomie i to jest mój ulubiony poziom gadżetbotów, czyli po prostu taka wiązka laserowa. Naszych gadżetbotów łączy taka wiązka laserowa i przez to otwieramy jakieś zamki, duperele i inne takie. Na przykład jak to pokazałem. No i to jest zamek, który musimy otworzyć. Teraz taki jest myk, że musimy zostawić innego gadżetbota, żeby robił za nasze połączenie, gdyż niezbyt daleko to sięga. No i teraz musimy wejść tutaj do zamka, w takiej wirtualnej przestrzeni i go odblokować. Bardzo mi się podoba to wyzwanie, to akurat wyzwanie. Lubię je po prostu i tyle. Jest fajne. Ja mówię, najprawdopodobniej po finale już się pojawią te jakieś, nie wiem, dwa, trzy dodatkowe odcinki. Sądzę, że dwa. Ale też taka informacja, nie będzie to kolidowało z Tolls of Destruction, które najprawdopodobniej, jeżeli dzisiaj skończę, rzecz jasna, tu od razu mówię, że jeżeli dzisiaj nie skończę, to jest taka trochę pupa, bo wtedy nie robię. No. Ale jeżeli skończę dzisiaj Secret Agent Clanka, to będzie po prostu... Okej, to nie jest to, co chciałem zrobić. Jeżeli teraz nie skończę Secret Agent Clanka, to... Jeszcze raz. Jeżeli skończę Secret Agent Clanka dziś, to już od następnego tygodnia leci Tools of Destruction. Od następnego, za dwa tygodnie leci Tools of Destruction. Jeżeli nie zrobię, to nie leci za dwa tygodnie Tools of Destruction. Tylko na przykład finał już Secret Agent Clanka. Ewentualnie jeszcze nie. A co do tych bonusowych odcinków, to nie wiem. Najprawdopodobniej... Nie wiem, jak to zrobię z tymi bonusowymi odcinkami. Wtedy to już będę miał wolne. Znowu, bo po świętach, jak mówiłem w pogadance wczorajszej, czyli dla was wczorajszej, dla mnie dzisiejszej, jest... Po tygodniu chodzę do szkoły, bo po tej przerwie świątecznej jeszcze mniej więcej tydzień chodzę do szkoły i wtedy mamy z okazji matur wolne. Ci, którzy oczywiście nie zdają tych matur. No i po prostu tak to wygląda. Jest ten drugi. This little son of a... Więc no nie wiem, najprawdopodobniej postarałbym się, aby to się pojawiło w dzień po Tolls of Destruction. No, ono tu. Ja nie mogę co za idiota. No ale dobra. Więc jeżeli jesteście nahypowani, bo Pixel będzie robił to za Destruction, to napiszcie w komentarzu, dobrze. Najprawdopodobniej, mówię, to nie jest jedyny raz, kiedy będziecie widzieć Sagę Future, bo
jak mówiłem, nieraz w tym roku już kupuję nową nagrywarkę HD ze splitterem do PS3, żeby można było nagrywać w HD. I wtedy będę robił remake Let's Play, które nie były wtedy w HD, czyli technicznie rzecz biorąc, sądzę, że no może Ekrak in Time jeszcze się załapie do tego bez splittera, więc no najprawdopodobniej wszystkie ratchety poza Going Mobile aż do Ekrak in Time będą remake'owane. Może to jest Secret Agent Clank i zrobię wtedy z wersji PS2. Mogę wymusić 1080p. No znaczy nie będzie to jakoś dobrze dało, bo to jest... Bo mam wersję PAL polską od Sebulby. Pozdrawiam cię, Seba. Jeśli to oglądasz, a pewnie nie oglądasz, bo mnie nie oglądasz, ale dobra. No, więc prawdopodobnie zrobię tak samo jak Size Matter, będzie prawdopodobnie z PS2. Mnie to będzie takie trochę... To było trochę bezsensowne robić praktycznie to samo, jeśli chodzi o PSP, tylko że zupscalowane, jak bardziej profesjonalnie, bo też upscalisz do PSP, chciałem sobie kupić, żeby to jakoś fajnie wyglądało na przyszłe SP-je. No ale póki co to jeszcze nie dość, że daleko, to no mówię, trochę będzie z tym roboty. Ale tylko tak zapowiadam, że po prostu będą jakieś let's play jeszcze. Więcej niż to, co widzieliście póki co. Znaczy, będą remake'i tych let's play, które były i nie były w HD. Co? Które były? No co chodzi? Które nie były w HD. To będą takie remake'i. Nie nazwałem tego nawet Newborn. Można powiedzieć, że no dosłownie remake'i, które bym robił po prostu w HD. Idźcie precz. Ja muszę to dwóch przetransportować. Dlatego właśnie dałem, żeby poczekali. I teraz na YOLO! Hium. A, widzicie. Takie YOLO. Z tego YOLO. Hehe! Udało się! Odblokowaliśmy klanka! Yeah! Mission possible. A, easter egg! Dobra, i wreszcie jesteśmy klankiem. Już tu była... jakaś ryba. Się wystraszyłem ich. Nie jestem pewien, czy to właściwie była ryba, ale no załóżmy, że to była ryba. No, ale zobaczmy, co tu jest. No szału nie ma, co tu jest niby. A więc po prostu idźmy dalej. Dobra, cały myk tego poziomu polega na tym, że tu już skradanka jest level hard i musimy po prostu unikać wszystkiego, bo inaczej nas zaleje. To jest cały ten myk. Inaczej nas zaleje i będzie dupsko. Więc musimy naprawdę uważać. Pyk, pyk, pyk. A w szczególności na te ryby, bo z nimi jakoś da się szybko uporać, ale z ryby to po prostu one cię zobaczą, już masz przerąbane. Ale przynajmniej można dostać niezły bonusik. To już jest coś. I się zapomnia też to, więc to jest wtedy niezły challenge. Chyba w którymś z tych był jakiś skrót. W ogóle to jest świetne, że butami mogę sobie po prostu skipować większość tych dób wodnych, tak to nazwę. Dałbym? Nie, dałbym rady.
Mógłbym spróbować, ale wiem, jak się to skończy. Więc po prostu będę grzeczny i przejdę tak. Oj, ta ryba jest chamska. Ja nigdy nie mogę wyczuć momentu, w którym ją trzeba skoczyć. A nawet jeśli, to nie wiem, co zrobić, żeby na tą rybę wskoczyć. Więc co, w sumie mam teraz czas. Mniej więcej. Nie, no, na serio nie mam pojęcia, gdzie by tu wskoczyć. Z tą, o, chociaż... A gdyby tak od razu spróbować na tamtą... Spróbuję. Demet! Gdyby tak od razu spróbować na platformę... Nope. Nie, na serio, po co jest ta ryba. Chyba, że dla kogoś, kto by myślał, że tam jest jakiś sekret i by tam do wskoczenia jest. Łota. Myślałem przez chwilę, że przez tekstury mi wszystko przelatuje. Toki tam glitch jakiś. A czasami się zdarza. Myślicie... Większość ludzi myśli, że takie błędy to tylko na emulatorach są, ale jak się gra na przykład źle załaduje, a czasem nawet jak się za szybko załaduje, też są takie przypadki. To też takie są problemy często. Byłem świadkiem niejednego takiego problemu. Size Matters chyba miał. Najwięcej właśnie takich problemów, bo miałem chyba i kartę, i z karty ładowałem. I miałem UMD w środku, które się kręciło. No i nie wiem, co się właściwie działo, ale gra po prostu się nieźle glitchowała. Pyk. Ale nie, no, no niestety nie udało mi się zrobić tak, żeby Size Matters i Secret Agent Clank chodziły w 60 FPS-ach. No, no trudno, jak to się mówi. Żyje się dalej. Ale jestem w sumie ciekaw, czy wersja na PS2 chodzi w 60 FPS-ach. A w każdym razie wersja NTSC. Upalowska, no, no bądź co bądź chodzą w hercach, ale no też nie chodzą w hercach. Różnica jest taka, że no herce, no 50 herców, tam 60 herców, ale jeśli chodzi o FPS-y? Oh, damn! Zapomniałem bardzo. Już. One mnie będą próbowały zatopić. Ale ja się nie dam, bo jestem too fast for this game. Too fast for game. Pixel 2K17. Tu tutaj. Tu. Żółty rozwala. Tu ich jest najwięcej. Nie tu! Szymany. Pyk. No, to była hamowa, już taka kompletna hamowa. Jej, zamek otwarty. Pyk. I że nikt tego nie słyszy. Nikt tego nie słyszy, nikt nie był ciekaw, kto przylazł. Po prostu... Nie, ja bym wywalił tą ochronę. Na miejscu... naszego złoczyńcy, naszego Klunka. Zapomniałem przez chwilę, że Klunk... że już wiecie, że to Klunk jest głównym złoczyńcą tej gry. Tak się zastanawiałem, kurde, powiedzieć czy nie powiedzieć. Ale no dobra, no. Bo załatwimy sobie i opuścimy te... stateczki. Bo teraz możemy... zaatakować. Myk. I myk. No! God damn it! Taki... Zapomniałem, że ten statek może nas zabić.
zdarza się. Znaczy nie śmierć, no, ale... Zdarza się zapomnieć. Okay. Znowu co zrobione. Na końcu gry jest za dużo zdecydowanie tych quick time eventów. Nie lubię quick time eventów, nigdy ich nie polubię. To jest ta część gier, która po prostu jest moją nienawidzoną. Szkoda zrobię. Nie. Okej. Trzeba się rozglądać. Nic nie widzisz. What the? Halo? Okej. Okay. Nie mam pytań. Jaki? On tam nadal jest. Co się stało właściwie? Ej, mam problem. Bo żeby przejść, muszę wszystkich zabić. A ja go nie zabiłem. Chociaż chwila. Spróbuję skipować. Jest to ryzykowne, bądź nie mogę tylko przejść tak perfekcyjnie. That should do it. O. Aha. God damn it. Dobra. Raz żyje się YOLO. Ja pierdzielę. Nie, no to ja mi się już nie chcę tego trzeci raz robić. Kompletnie mi się to nie opyla. A jak tamten se pola znowu. Dobra. Nie no, nie dość, że gra się zgliczowała, to musiałem się jeszcze zapić, no po prostu no chamstwo. Nice. Ammo zawsze spoko. A już w szczególności po takim chamstwie. Nie no, ja nie mogę. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Że przeciwnik po prostu powiedział takie... Chrzanie tą robotę, no i poszedł. Ale to było komiczne, to może przyznać. To jest taki chrzanie tą robotę. O. Czyli... Spróbuję. Kurde, tu jest taki problem, że oni się kapią cały czas. Chociaż... Odwrócisz się? No co? Niewłaściwy kąt! Jaki niewłaściwy kąt? Szczęście. Dobra, jolo. Pod XP sobie już przynajmniej... Te... No muszki. No muszki. Zawrotne muszki, bo... No tak mało brakuje im do najwyższego poziomu. Aby się przydały na finalną walkę. Dobra. Gin. Śmieciu. Pfff.
No i to jest dokładnie to samo co z tymi rybami, musimy ich unikać. Chyba, że nie dałem nam bonusu. Pyk. Pyk. I pyk. Nie, no, znowu to. Tak szczerze biorąc, tam by się dało przeskoczyć od razu. To jest taka moja teoria. Bo używając jakiegoś, nie wiem, glitcha, to na dłuższe skakanie. Kurde. Dałoby się tu dostać. Coś mi się tak wydaje. Spróbuję. By się dało wskoczyć na te bomby, chociażby na milisekundę, to by się. To by się jakoś dało. Ale że się nie da, to się nie da. Pyk, pyk. Jest easy. Easy. Ile tam mamy 20? A to spokojnie przejdziemy. Bałem się, że przez te gadżetboty może mi nie starczyć czasu. Zrąbałem. Ale... A najwidoczniej nie. A i będzie już tak. No, finally. To nie tak. Tu. Tu. Kurde, mogłem się te. Fioletowe. Brać inną. Nice. Ten multikolorowy mi się tak pod koniec trafił, to jest fajne. Śmieszne nawet. Powiedział. Oczywiście to bierzemy. No i robimy rozwałkę kompletną. Hasta la vista, baby. I te sprawy. Nice! No i mam wirującą muszkę, która ma 60, cały stack ma. Haha, też w tym Minecrafcie. Cały stack amunicji. Chłe. Nalewajcie mi wszystko, wszystko mi nalewajcie. No to tu teraz. Oh god. Jest! O kurde, to było karciarskie. O, pamiętam to. Co? Warto było. Panik waliskowy. Level 3. W sumie zobacz sobie, ile mi to daje na nich. Mało. Na tym. Ile by mi to dało? Co tego byście? Mało. Bardzo mało. Ale dobra, no przynajmniej mam ten palnik na maksa zrobiony, znaczy na maksa. No to ile mi jest potrzeba goździkowe pęda, tu bym się jeszcze jakoś spróbował ratować, tylko że tu już chyba, no właśnie. Nie ma już nic praktycznie. Teraz. Już jest końcówka poziomu, chyba. Jestem pewien do końca. W ogóle jakie gówniane te lampy. Jaki gówniany system obrony. Nie dość, że nie patrzą, kto jedzie windą. To jeszcze dodatkowo widać mi rękę kompletnie. Podświetlają światło, ale żadna bomba nie,
reaguje w ogóle nawet. Opa. On się zlogował. Co tu się odwala? Dobra, teraz tu. Nie, jeszcze jest trochę tego. No to okej. To w takim razie w miarę okej. Dlaczego w miarę? Ponieważ po pierwsze, no, będę miał szansę po next pić, a po drugie będę... dlaczego... A z drugiej strony, może mi nie starczyć czasu na odcinek. Znaczy tak, w sumie ostatnie odcinki z Secret Agent Clank są 40 minut, ale... Still. Boję się, co będzie z Tools of Destruction. No w sumie ta gra jest w miarę szybka. Powiedziałbym, że Tools of Destruction to jest chyba najszybsza gra Ratcheta. Nie najkrótsza, tylko najszybsza. To trzeba zaznaczyć. No dobra, tego ścigowy panda. Żryjcie. Dalej. O, to jest wielkie. That's what she said. Ups. Ups, wybaczcie ludzie. Okej. Nagle PSP mi się wyłączyło samo. Znowu! Znowu mi się samo wyłączyło. Zrestartowało mi się. Kompletnie. Damn it. Wrócimy po przerwie. No dobra. Chyba doszedłem tam, gdzie byłem. Mi się wydaje, że to jest to miejsce. Więc dół, góra, dół, góra. Muszę niestety zrobić drugą synchronizację. Ja nie mogę. Co to było w ogóle, że mi się system zrestartował cały? Dobrze, że nie combo, to już by było trochę... głupie. Powiedzcie, bądź co bądź tak tutaj nagrywam, no. Więc jeszcze jakby się nie zapisało, to by dopiero było. Ha, dobrze wybrałem. Więc mam nadzieję, że to jest ta lokacja, bo będzie trochę przypał, jeżeli to nie ta. Ale wydaje mi się, że to ta. Jestem prawie na 90% pewien, że tak. Trochę poupgrade'owałem, trochę poexpiłem bronię, co widzicie też trochę po moim liczniku amunicji. Licznik amunicji. Mojej kwocie, że trochę zmalała, bo trochę nawalałem tą spinką, żeby po prostu... Nie miałem w ogóle pomysłu, żeby ją podekspić, tylko po prostu ona najszybciej zabiła wszystko, więc... po prostu taki miałem plan, żeby ją używać. Co mi... O ty... O. Wybucha, okej.
Nie mam przy tym nic przeciwko, więc po prostu używałem tej spinki i trochę ją. Bo XP niestety nie zupgradeowałem. Może się teraz to uda, może nie. Myk? Goddammit. Ale wiecie, co się stanie, jak teraz. Jak się wpadnie w to. Było wszystko naukowe. I zawsze. Pierwszy raz tu wszedłem tylko dlatego, że myślałem, że tu jest dalszy ciąg gry, a to tak naprawdę jest tutaj sekret. Po prostu, bo dalszy ciąg gry jest tam w lewo. Nie w prawo. Może znaczy w prawo, na wprost. Ale ja wam pokażę, bo tu jest złota śrubka i jest jedna fajna rzecz. Przeciwnik, który się nie pojawia w ogóle w grze. Znaczy w ogóle. Nie pojawia się nigdzie indziej, tylko w tym jednym miejscu. To jest według mnie bardzo interesujące, że kwapili się tylko po to, żeby zrobić tego przeciwnika i postawić go tylko tu. No jest ich trzech, ale you get the point. I złota śrubka jest tu. No więc takich atak wygląda. I możemy się w nich zmienić. To może być z jakiegoś raczeta innego. No więc możemy. Są nawet animacje ich zrobione, więc jest fajnie. Nikt się nawet nie kapnie. Więc tak sobie też trochę podekspię tutaj życie. Zaskanie, myk. Co jeszcze musisz mi dać? Pięk, dziękuję. No i to tyle. Więc tak można sobie ominąć tą jedną sekcję. No i tu już jest ostateczne starcie, a więc idziemy. Seem to be slowing down in your old age. I am still spry enough to deal with traitorous scum like you. Ah, still the righteous do-gooder. Have you learned nothing at all? I have learned there is a difference between right and wrong. That's true. But it's not as black and white as you seem to think. You can do the wrong things for the right reasons. For example, let's start by the way you kowtow to that furry whatever it is. He is dumber and weaker than you. And yet you ride around on his back like some kid on a carousel. Ratchet has proven his worth as a hero and a friend. I am privileged to help him with his missions. Ha! What a load of self-deluding garbage! If he is such a hero, why was it so easy to swap his helmet for my mind control device and have him steal the Eye of Infinity for me? I knew it. Ratchet would never act that way on his own. Yes, but it's amazing how easily those other squishies believed that he could. You are better than that. I am better than that. We are designed to be superior, and we should act like it. What are you suggesting? It's quite simple, really. I'm going to become a hero, and make all the squishies in the galaxy bow to my every whim. They will never believe you are a hero. No, but they will believe you are. They just won't know that I... am you? Maybe you aren't as clever as I thought. Let me keep this simple for you. A laser, using the Eye of Infinity as a refractor, is poised right now at the edge of the galaxy, ready to blow up every planet with one shot. Everyone believes Ratchet is responsible for it. I will quickly destroy you, which shouldn't be too hard since you fight like a little girl. I will then broadcast my dismantling of the satellite disguised as you. Everyone will think I am a hero, and Ratchet will stay in jail forever. That was the simple version? No więc dobra. I zaczynamy walkę z Klunkiem, która jest 50% i to jest po prostu quick time eventy, które dużo dają, uwierzcie mi. The Kingpin. The suit is a work of art, isn't it? Try
Dobra. Więc jak widzicie, on się przebiera w różne kostiumy, więc jedyna rzecz, której możemy go skrzywdzić, to jest po prostu te quick time eventy, co jest trochę głupie. Na moje. No, więc gruba ryba ma taki tornado atak i musi się miotacz ognia. Jaką cholerę to jest? Boże, niecny jest przetłumaczony, no. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi podczas odcinka, w którym to po raz pierwszy było pokazane, ale no, jak widzicie, Nefarious to został przetłumaczony jako niecny. Co po prostu, według mnie, tłumaczę tutaj odwali fuszerkę, bo przecież wszyscy wiedzą, wszyscy na lekcjach praktycznie angielskiego powinni wiedzieć, że inion się nie tłumaczy. Chyba że mają naprawdę jakieś odpowiedniki. Na przykład, no nie wiem, no moje imię Mateusz, no to bo dla angielskiego by się po prostu tłumaczyło Matthew i tyle. Inaczej się tego nie tłumaczy. Gapenet. Dobra, rozwaliłem jego strój, więc od razu kolejny quick time event. Dobrze, że nie ma ich dłuższych, to było po prostu przerąbane. Tak, mówię do ciebie, Sonic Unleashed. Serio, Sonic Unleashed z czasem po prostu miał takie quick time event długie. I szybkie, to zdecydowanie. No tu też się szybkość zmienia, ale to jest po prostu przerąbane w Sonic Unleashed. Underestimated you. However, no plan is complete without a backup plan. Now what? I have just activated the countdown timer for the satellite, and I'm the only one who knows how to disarm it. If by some miracle you manage to defeat me, this entire galaxy will be blown to smithereens. So, either way, I will be victorious. I look at it as a sort of a win-win situation. No więc, a mały przerąbanek, punkt tutaj, no praktycznie jest na wygranej pozycji. No i Klunk zrobił też przebranie na wzór Ratcheta. Co będzie swoją drogą bardzo łatwo do pokazania. O nie. Musimy najpierw rozwalić te gadżet boty. Dobra. Teraz on się przełączył do grubej ryby. Widzicie, Ratchet ma swoje bronie praktycznie. Size matters. Więc to jest dobre. Uff. To jest okropne, ten quick time event. Nie lubię tego. Zobacz, punkt jedności. Nice. Ciekawe jaki. A tej broni nie pamiętam już, żeby Ratchet kiedykolwiek używał. Halo, co to za broń? Co on tak skacze przede wszystkim? Okej. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Jeszcze dwa razy musimy go uderzyć. Dwa razy! Dobra. Trzy. Teraz dwa. To jest żywiec. Dobra, i tak mi te śrubki nie będą potrzebne już. Technicznie. Biorąc. No nie. Nie lubię, jak on wysyła te gadżet boty, bo wtedy na nim się fokusują. Na nich się fokusują, nie na nim. Dobrze, że tutaj są też te nanoteki rozsiane wszędzie. To! Haha! Dobra. Pyk! Pokonany! Dziękuję bardzo.
No fair. You cheated. I have 40 seconds to stop the satellite from destroying the galaxy. Clunk has blocked the teleporter with a passcode. Try EVIL. Nothing. Oh, try Clank's a big fat duty head. Hey, it worked. Ah, lucky guess. Oh. Hello there. Captain Quark? This satellite is about to blow up the galaxy. I need your help. You don't say. Well, I'm just gonna take this teleporter back to the surface. Good luck with that. Quark, you are now inside the satellite. I'm... where? There is no time to explain. You must remove the Eye of Infinity or we are all dead. The... who's... what's it? The big, shiny thing. Take it out of the laser. Oh, you mean this? Now, where is the eye? Boom. Quark? Thank you. I will see that this is returned to its rightful place. Good evening, Mr. President. I have the final report on Agent Clank's activities. After Clank and Quark destroyed the satellite, Clank left to return the Eye of Infinity to the museum. He also sent me information on the mind control helmet that Clunk had been using to control Ratchet. As you can see by these images of test subjects, the helmet is quite powerful. The agency recommends that Ratchet receive a full pardon. We also discovered Captain Quark's role in all of this. He had received a huge sum from an anonymous source to write his autobiography. He then decided that in order to have incredible stories to tell, he would use a tracking device to follow Agent Clank and steal his glory. Unbeknownst to Quark, the biographer assigned to him was working for the source, who turned out to be Clunk. Clunk, needing a way to keep tabs on Clank, knew that Quark would do exactly what he did. After Clunk was destroyed, Barney told a very confused Quark the entire plan. When Quark angrily tried to destroy Barney, things got interesting. Payback time! Mommy? That was an explosive situation. Barney had been programmed to kill Quark if anything happened to Clunk. Fortunately, Clank heard the commotion and returned just in time to save him. Once again, Clank has proven himself an invaluable agent, and a sexy one at that. Oh, sorry, Mr. President. That concludes this report. Sorry it took me so long to get you released from prison. No problem. It was nice seeing some of my old friends, even if they were trying to kill me. So, how is it coming? That ought to do her. Give it a try. I was glad the President released Clunk into our custody. Looks like it sucks to be him. I dlatego jak dla mnie powinien być Secret Agent Clank 2. Kiedyś. No ale to tyle, jeżeli chodzi o Secret Agent Clanka. Teraz to tyle, bo tu jeszcze jest poziom bonusowy, tak jakby. Możemy niszczyć napisy końcowe. Nic nam to nie daje, tak by the way. Ja po prostu pójdę sobie tak w róg, żeby po prostu wszystko... Nie. Pójdę sobie tak w róg, żeby po prostu wszystkich było widać. Tak sobie zostawię to. Więc tak, to było na tyle z Secret Agent Clank. Jak mówiłem, będą odcinki bonusowe, będą się prawdopodobnie na zmianę... Nie na zmianę. Prawdopodobnie dzień po odcinkach z Ratcheta i Clanka Tools of Destruction pojawiały. No i to tyle. No. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście gra jest jedną z moich ulubionych, jeśli chodzi o Ratcheta i Clanka. Kurde, nie zmieszczę tego w jednym kadrze. Dobra. Whatever. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Wyczekujcie na Tools of Destruction. Na razie i cześć. Pa, pa.
chaos, control!